Ten pieniek ma około 2 miesiące. Leżał sobie tutaj. Zobaczymy, jak zaatakował go kornik drukarz. Tutaj widzimy ich pełno. Tu jest kornik drukarz. Chowają się, chodzą. Dwa miesiące po tym, jak drzewo upadło, kornik drukarz ostro drukuje w sośnie. Widać to wszystko na filmiku. No i zobaczmy, jak to wygląda dalej. Jest tu ich pełno. Sprzyja mu wilgoć i nieokorowane drzewo. No masa, masa. Tutaj inne można spojrzeć. Wszędzie kornik drukarz zaatakował. Tu jest. Tutaj są jego larwy. O. Kolejna. Kornik drukarz. Larwy i w ogóle. Co z tym zrobić? Czy w puszczy jest tak samo? Możemy zobaczyć, co tutaj jeszcze siedzi pod korą. Jakiś stwór. To coś będzie miało skrzydła. Pszczoły się też zainteresowały. Otworzyłem im tu kosz trochę. Tu jakieś żółte. Nie wiem, co to jest, nie znam się. Kolejny kolega. Prawdopodobnie to będą jakieś chrząszcze czy chrabąszcze. To żółte, no to nie wiem. Pewnie nic dobrego. Obejrzmy, co tutaj mamy jeszcze. Tu mamy kornika drukarza.
Jakieś młodociane przestępcy. No nic, pozdrawiam.